IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu z okazji Święta Wojska Polskiego zorganizował bezpłatne badania, dzięki którym każdy mógł sprawdzić swój stan zdrowia. Wykonujemy dzisiaj pomiar glukozy we krwi włośniczkowej. To jest badanie przesiewowe celem prewencji chorób sercowo-naczyniowych, podobnie jak pobranie krwi celem wykonania profilu lipidowego, to jest cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydów i również to służy prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Swój udział w badaniach deklarowało wielu Dolnoślązaków z różnych powodów. Ze względu na to, że mam drugi stopień cukrzycy i nieumiejętnie sama sobie badam, nie umiem sobie zbadać, wie pan. Chciałam sprawdzić sobie, jaki mam poziom cukru i czy mogę zjeść jeszcze ciastko i lody dzisiaj. Dlatego, że ciężko mi się dostać do lekarza, ponieważ pracuję, a popołudniami się ciężko zarejestrować albo brać wolne, żeby robić badania. Wykonywany na wrocławskim rynku pomiar glukozy pozwala sprawdzić, czy u badanego występuje podejrzenie cukrzycy, poważnej choroby, na którą choruje niespełna 3 miliony Polaków. Nieleczona cukrzyca oczywiście może doprowadzić do wystąpienia szeregu powikłań, jak na przykład zaburzenia pracy nerek, nefropatia tak zwana, jeżeli chodzi o wzrok, pogorszenie widzenia, to jest tak zwana retinopatia i wiele innych problemów związanych z naczyniami przede wszystkim. Stwierdzona cukrzyca oznacza diametralną zmianę. Świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia rośnie. Jemy zdrową żywność oraz uprawiamy sport. Przede wszystkim dieta. Dieta, jeszcze raz dieta. I tyle. Gimnastykuję się rano, tak, codziennie, od kilku lat. Wprawdzie na stare lata, ale dbam. Chodzę dużo. Zdrowo się odżywiam, bardzo dużo jem warzyw i owoców, a produkty pełnoziarniste. Staram się chodzić codziennie, spacerować. Szpital polowy udostępnił zwiedzającym salę opatrunkową umieszczoną w kontenerze. Na co dzień korzystają z niej żołnierze i ranni w Iraku czy Afganistanie. Dysponujemy świetnym sprzętem w czasie wojny, kryzysu czy na misji. Staramy się zapewnić pacjentom standard opieki medycznej najbardziej zbliżony do tych warunków pokojowych. I naprawdę jest możliwość obejrzenia sali opatrunkowej i jej wyposażenia. Święto Wojska Polskiego jak co roku przyciągnęło setki widzów. Piotr Błachut, Echo 24.